Witajcie, ziemianie, w najnowszym, 181. odcinku Palhajs TV, w którym zabierzemy Was na wycieczkę do Emilcina. Ale z tego miejsca chciałem Was wszystkich ostrzec. To nie jest odcinek dla widzów o słabych nerwach. To, co za chwilę zobaczycie, może Was obrazić, przerazić lub urazić. Bo to najbardziej cringe'owy odcinek w historii naszego kanału. I nie mówcie mi, że nie ostrzegałem. Usiądźcie zatem wygodnie i udajcie się z nami w prawdziwą, komiczną, to znaczy kosmiczną podróż. Dostałem jabłko z gównem. I smakuje jak gówno. Fe! A! Powiedz pasek. Przepraszam, czy może pan powtórzyć? Twój tata to grubasek. Wyczuwam tutaj potężną aurę. Mój świrograf świruje pawiona. Jeżeli ktokolwiek chciałby tu przyjechać, odradzam. A! Srać mi się chce. To nie są ziemianie. Jaki wielki! Nie pamiętam kiedy Palhajs TV wystawiło mnie na tak ciężką próbę jak dzisiaj. Ja też. Palhajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Ale zanim zajmiemy się tropieniem kosmitów, przyjechaliśmy do miejscowości Wojciechów, która leży w województwie lubuskim, w powiecie lubuskim, w gminie Wojciechów, by zobaczyć coś niezwykłego. I nie będzie to Owadolandia, nie będzie to zoo, nie będzie to też Muzeum Kowalstwa, ani stara kuźnia, którą widzicie i słyszycie za mną. Będzie to śpiący królewicz z Wojciechowa. Można go znaleźć, wpisując poniższe koordynaty na Google Maps i przełączając się na Street View. Wnikliwe oko zobaczy, że na tej górce pewien tajemniczy mężczyzna odpoczywa po dniu ciężkiej pracy. Przybyliśmy tutaj, do Wojciechowa i ja nie wiem, czy wtedy, kiedy Wy oglądacie ten odcinek, nadal śpiącego królewicza można znaleźć na Street View, ale w dniu dzisiejszym można. Odcinek, który właśnie oglądacie, nagrywaliśmy w upalny poniedziałek 8 sierpnia 2022 roku. Wtedy na portalu Google Maps można było zobaczyć śpiącego królewicza. Niestety, na chwilę obecną zdjęcia są już zaktualizowane i trudno szukać śpiocha pośród traw na niewielkim wzniesieniu. Mam jedno pytanie. Komu to przeszkadzało? Przybyliśmy tutaj ekipą Palhajs TV, by zobaczyć, czy śpiący królewicz nadal tam odpoczywa, czy niczego mu nie potrzeba i czy wszystko z nim w porządku. Chodźmy zobaczyć, czy on tam jest. Stąd jedyne co widać, że górka trochę zarosła i na razie nikogo nie widać. Całkiem możliwe, że się wyspał i po prostu stąd poszedł. Ty, ktoś tam jest. Jest, faktycznie tej. Ty, ale trawa zarosła i on też trochę zarósł, bo na studiu ma krótsze włosy. Jakiś taki poobdzierany. Halo, weź, proszę pana. Weź, nic, ty żul jest. To będzie do żula szedł. No, żul, swój to to nie jest Feno, zobacz. Ty, trochę podobny Feno! Do Feno! Ktoś mnie zaburzać w moją sielankę. Ty, mordo, co ty tu robisz? Marcin? No, siema. Ale się postarzałeś na mordzie. Co ty tu robisz? Siema. A wiesz co, spałem, coś pojebanego by się śniło, kurwa. Ty, kurwa, przekręć się na drugi bok, bo odleżyn dostaniesz. Ile ty tak leżysz na tym boku już? Kurwa, nie wiem. Strasznie tu zarosło. Ale tu jebie gównem. No, wstawaj, zesraj się. Niewykluczony. Teraz mamy taki pomysł, że do Palhajs TV zapraszamy osoby znane i lubiane. Niestety nikt znany i lubiany się nie zgłosił do tej pory. Ty też nie jesteś znany, a tym bardziej lubiany, ale co, oblazły cię? Kurwy, mędy. Strasznie. Ty, no, to pojechałbyś z nami? Stówę dam. 120. 115. Będzie na ślubie. 115? No. Będzie? Dogadani. Proszę Państwa, i tak oto przez przypadek Feno dołącza do dzisiaj do ekipy Palhajs TV za 115 zł. O, tam chyba zmiennik już idzie. Gdzie my jesteśmy? W Wojciechowie. Ile spałeś, królewiczu? Tyle, że zdążyłem zapomnieć. Traf chciał, że przez przypadek Feno pojawił się w Palhajs TV i pojedzie z nami do Emilcina. Super. Tak?
Nie mogę się doczekać. Aktualnie znajdujemy się we wsi Emilcin, która leży w województwie lubuskim, w powiecie opolskim, w gminie Opole Lubelskie. Bo właśnie tutaj, w pewną chłodną i deszczową środę, 10 maja 1978 roku, pojawili się kosmici. Jadący pobliskim lasem, Jan Wolski doświadczył spotkania trzeciego stopnia. Od tamtego czasu do Emilcina zjeżdżają się miłośnicy kosmitów z całego świata i okolic. I szukają tutaj śladów pozaziemskich cywilizacji. Niestety bezskutecznie. Jan Wolski już niestety nie żyje, ale dzięki jego wielu rozmowom z dziennikarzami, zeznaniom na milicji oraz badaniom niezależnych naukowców wiemy o jego historii naprawdę dużo. I postaramy się dzisiaj z kamerą prześledzić krok po kroku wydarzenia, które miały miejsce tutaj przeszło 40 lat temu. Pomnik oddany do użytku 15 października 2005 roku jest pierwszym obiektem tego typu na świecie, gdyż nigdzie indziej nie upamiętniono kontaktu z pozaziemską cywilizacją. O tym, żeby przyjechać do Emilcina, marzyłem od zawsze, ale zawsze jakoś było nie po drodze. Tym razem się udało i zabrałem tutaj Luizę, Piotrka i Żula z Wojciechowa. Luiza, wierzysz w kosmitów? Wszechświat jest tak ogromny, że musi być jakieś życie poza nami. Odpowiedź jest znacznie prostsza. Kosmici istnieją, bo jest pomnik. No bo jest pomnik, to tak. Jakby nie... No tak? Jest ja myślę, pomnik jest, Kościuszki. Jest jeszcze prostsza. Kosmici istnieją. Tak. Jest pomnik Kościuszki, Piłsudskiego. No, wielu, wielu różnych znamienitych postaci i każda z tych postaci istniała lub istnieje i tak samo jest w Emilcinie. Proszę Państwa, skoro jest pomnik, skoro tutaj stoi od lat, ludzie przyjeżdżają i oglądają, to musi być prawda i dlatego tu przybyliśmy, żeby to zbadać. Feno, a Ty wierzysz w kosmitów? Jestem prostym chłopem ze wsi i wierzę w zabobony, a nie w kosmitów. Rozumiem. Dlatego wziąłem ze sobą bransoletkę od cyganki z klątwą. Tak. Żeby mnie ochroniła. No jak Ci się podoba pomnik? Przysiągłbym, że to jest materiał spoza tej planety. Słyszysz? To jest amelinium, tego nie pomalujesz. Widziałem taki filmik, że słychać dziwne dźwięki pod tym. I rzeczywiście są. Pomnik to nie jest jedyna ciekawostka, która jest tutaj w Emilcinie. Piotrek, podejdź. Tutaj jest kapsuła czasu. Jest napisane otworzyć w roku 3011. Dokładnie w tym miejscu, w roku 2011, pod tym kamieniem umieszczono kapsułę czasu. W niej jest płyta DVD, na której są nagrane najlepsze, największe i najciekawsze osiągnięcia ludzkości. Dodatkowo są informacje o Emilcinie, o Janie Wolskim, o całej tej historii. I dodatkowo jest jeszcze list. Za chwilę ten list Feno odczyta, jeżeli potrafi czytać, ale chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę. Jest 2022 rok i teraz z odczytaniem płyty DVD mógłby być już problem. Ja na przykład w domu nie mam odtwarzacza DVD, więc byłby problem, żeby to zrobić. Co dopiero w 2011 roku. Mogli zakopać z odtwarzaczem DVD od razu. Z mantą, bo to z Polski. Tak, i jeszcze takie mam spostrzeżenie, że myślę, że za 1000 lat ten kamień może na tyle zerodować, że trudno będzie odczytać napis, że to trzeba otworzyć już wtedy. Ale to postawiam nowe. Fundacja Nautilus, która ufundowała ten pomnik oraz tą kapsułę czasu, napisała list, który mają odczytać nasi potomkowie za 1000 lat. Tak się składa, że treść tego listu mam tu na karteluszce i Feno, tu jakbyś mógł odczytać. Podejdźmy może bliżej pomnika, tak, żeby lepiej głos się niósł. Oni po polsku napisali ten list? Tak, po angielsku. Po polsku. Drodzy przyjaciele, w roku 3011. Ten list zostanie przez Was odczytany 1000 lat po tym, jak piszemy te słowa.
Mamy nadzieję, że porozumiewacie się językiem polskim w stopniu, który pozwoli na odczytanie tych słów. Co można powiedzieć wam, ludziom roku 2011? Mamy nadzieję, że wasz świat jest lepszy niż nasz. Strasznie turkistyczny. Nie ma w nim tyle cierpienia, tyle zła, tylu wojen i konfliktów. Na pewno poradziliście sobie z wieloma chorobami, które nas tak dotkliwie nękają. Strasznie długi jest i bardzo ponury. W waszym świecie nie cierpią zwierzęta zabijane bestialsko przez ludzi XXI wieku. Kurwa, co jest grane? W sposób przemysłowy. Na pewno także nie zabijajcie ziemi w takim stopniu, jak my to czynimy, wydobywając surowce naturalne. W waszym świecie poradziliście sobie z pozyskiwaniem energii, co czynicie w sposób nieuciążliwy dla środowiska naturalnego. Wierzymy, że tak jest. Ten list zostanie włożony do kapsuły czasu i zakopany na 1000 lat w miejscowości Emilcin, gdzie w 1978 roku doszło do spotkania rolnika Jana Wolskiego z obcą cywilizacją. Jesteśmy pewni, że za 1000 lat wy już wiecie o tym, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, a na Ziemię przylatują obce cywilizacje. Wasz świat, świat ludzi roku 3011, na pewno jest światem przyjaznym dla wszystkich istot żywych. Nie tylko na Ziemi, ale także na innych planetach. To musi być piękny świat. Żegnamy was, ludzie roku 3011. Nas już nie ma od 1000 lat, ale pamiętajcie, że my byliśmy dzielnymi istotami, które musiały zmagać się z problemami, które dziś są dla was zupełnie obce. Mimo wielu trudności staraliśmy się uczynić nasz świat lepszym. Stąd nie myślcie o nas źle, ludzie roku 3011. Do zobaczenia gdzieś w jednej przestrzeni. Fundacja Nautilus, Emilcin, 14 maja 2011 roku. Dziękuję. Piękny list. Wybitny. To teraz trzeba go złożyć ładnie, tak jak był, i włożyć tam z powrotem. Przerywamy program, ponieważ mamy dla Państwa bardzo ważny komunikat. Jeżeli chcecie nabyć ubrania marki Divers drogą kupna, nic prostszego. Wystarczy, że wejdziecie w link, który znajdziecie w opisie tego filmu. Następnie dodacie produkty, które Wam się podobają, do koszyka i użyjecie kodu rabatowego PALHAJSTV, który da Wam 10% rabatu na cały koszyk oprócz kolekcji Dakar. Udanych zakupów. Przyszedł czas na to, abyśmy udali się do Emilcińskiego Lasu i zbadali wnikliwie tę niesamowitą historię. Ale zanim to zrobimy, to formalności musi stać się zadość i musicie zobaczyć ten piękny pomnik w oku Piotra Janczara. I dlatego właśnie z tego miejsca Feno zaprosi was na przebitki Piotra Janczara. Zapraszam serdecznie na przebitki Piotra Janczara. Zanim jednak udamy się do lasu, powinniśmy się w jakiś sposób uzbroić, zabezpieczyć, przygotować na ewentualne spotkanie, bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Nie wiemy, skąd pochodzą kosmici i jakie wirusy oraz pierwotniaki zostały przez nich tutaj zawleczone. Mamy ze sobą miernik pola elektromagnetycznego. Jeżeli będzie tam jakieś pole siłowe lub inne pole, to my za pomocą tego miernika wykryjemy. Miernik działa, wystarczy tylko go zbliżyć do telefonu. Telefon wiadomo, że troszeczkę... Tak, proszę Państwa, nie ma. Mówi, jest. Mówi Państwa. Miernikiem ciała. Więc telefon sieje jakby. Mówi miernikiem działa. Tam ten z tego wykrywał, a też ten nie. A widzisz? Jeżeli my wejdziemy w jakiekolwiek pole, kurwa, to miernik automatycznie zacznie pikać i będziemy wiedzieli, że zbliżamy się w miejsce
Przeklęte. No już coraz bliżej Krakowa, to tak jak, wiesz, no, oni tam na pole wychodzą, nie? W sumie ta. Też wychodzą. Więc mamy ze sobą miernik elektromagnetyczny. Mamy ze sobą różdżkę radiestezyjną, tak? Chyba tak. Taki przyrząd radiestety. Vibrodynks. I ona będzie nam pomagała szukać. Ktoś za to bierze pieniądze. Więc dzisiaj, Feno, będziesz naszym radiestetą? Mogę, no. Będziesz szukał? Czuję się odpowiedzialny. Odpowiedzialny i powołany tak. Na to stanowisko. Daj sobie pomacham. W razie jakbyśmy napotkali pozaziemską cywilizację, mamy oczywiście mikrofon do komunikacji. No bo... Z funkcją modulowania głosu. Tak, bo możliwe, że... Jakby nie rozumieli tak, normalnego. Dokładnie. Bo jakby nie wiadomo, czy zrozumieją polski, więc możliwe, że zrozumieją taki po prostu tutaj. O. Witajcie, przybysze! Drodzy ziemianie! Chciałem was pozdrowić. Tak? Jest okej. Okay. Kosmici mają różnego rodzaju urządzenia i narzędzia. Również takie do przejmowania umysłów. My dzisiaj za pomocą takich oto czopek z folii aluminiowej będziemy zabezpieczać swoje umysły. Żaden kosmita... Pod prysznicem głównie. Żaden kosmita teraz już nie wniknie nam do umysłu. Srebrne berety. Srebrna czy złota? Srebrny. Admirał Kurtstein. Szef wilczego stada na Pacyfiku. Proszę. O, dziękuję bardzo. Za złota czy srebrna? Myślałam, proszę bardzo. Proszę Państwa, w tych czapkach naprawdę nic nam nie grozi. Zaklęta jest moc. Dodatkowo mamy takie okulary skierniewicko-ajurwedyjskie. Są skierniewickie, dlatego że kupiłem je w Skierniewicach, a są ajurwedyjskie, dlatego że dzięki temu, że są takie szpary, zawężone jest pole widzenia i wtedy jest bardziej wnikliwe spojrzenie. I dzięki tym okularom ajurwedyjsko-skierniewickim lub skierniewicko-ajurwedyjskim można dostrzec to, co niedostrzegalne. Tak? To są okulary, one dodatkowo jeszcze migają w nocy. Ale to już jest bajer. Ale tutaj tak to trochę nie ma. Ja mam takie do szlifierki kątowej. Mam jeszcze takie okulary. Nie wiem, co one robią, ale są zajebiste. To musisz uważać, bo jak rozszczelniasz sobie tutaj, to ci tędy tak, będzie może wpadać energia. Umyka. Mamy kamerę z noktowizorem, jakby było ciemno. Mamy maczetę, gdyby trzeba było się bronić. Co my tu jeszcze mamy? Migiełko mamy, wszystko mamy. Srajtaśmy. Srajtaśmy, tak, papier... Mamy srajtaśmy, jakby się posrał ze strachu. Jakbyśmy się obsali. Dodatkowo, wszyscy miłośnicy PHSTV pamiętają odcinek z Harmonii Kosmosu 2021. Tam od Miłosza, którego serdecznie pozdrawiamy. Miło dzieło. Dostałem taki oto... kupiłem amulet chroniący mnie przed wszystkim. Mam nadzieję, że dzisiaj też mnie ochroni w razie. Proszę Państwa, takie mamy przygotowania na dzisiejszy dzień i w ten sposób będziemy walczyć z kosmitami, ewentualnie, jeżeli ich spotkamy. Gigasamarka. Jest jeszcze jedna rzecz, której niestety nie możemy Wam pokazać. Jak wiecie, kosmici porywają ludzi. Co robią? Sądują analnie. Dlatego my zaaplikujemy sobie teraz korki analne wszystkie. Wszyscy. Każdy, każdemu. No, to wiadomo, wiadomo. Jestem z Janczarem. No. Tak? Dobra, to ja z Luizą. Zaaplikujemy sobie korki analne, które powstrzymają ewentualne sondy, ale musimy tutaj przeciąć, bo nie możemy tego pokazać na YouTubie, to jest tylko na pay-per-view. Nie było tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. No. Janczar mlasnął. Myślałem, że będzie gorzej. Proszę Państwa, jesteśmy naprawdę strasznie zabezpieczeni z każdej możliwej strony. Jęczar zrobił tak. I teraz przeniesiemy się za pomocą satelity stąd, gdzie jesteśmy teraz, do miejscowości, z której Jan Wolski wracał wozem do Emilcina. Zabezpieczona jest już przestrzeń analna, więc teraz ukaże się Wam mapa satelitarna. Aktualnie znajdujemy się w miejscowości Komaszyce Nowe, która leży w województwie lubelskim, w powiecie opolskim, w gminie Opole Lubelskie. To jest nasze miejsce startu. Dokładnie w tym miejscu, w deszczową i chłodną środę,
10 maja 1978 roku Jan Wolski, wracając stamtąd do domu, skręcił tu w prawo w polną drogę. Niech ten asfalt was nie zmyli. 44 lata temu tu była polna droga. Jak wiemy, cywilizacja postępuje, więc w tym miejscu wylano asfalt. Ale właśnie tą drogą Jan Wolski jechał. Kiedy wracał z Komaszyc Nowych do Emilcina, pomyślał sobie w tym miejscu, a skrócę sobie drogę przez las, co będę drogą jechał. I Jan Wolski nie mógł wtedy nawet przypuszczać, że ta decyzja, żeby skrócić sobie drogę przez las, zmieni jego życie na zawsze oraz życie wszystkich mieszkańców Emilcina oraz nasze, bo gdyby Jan Wolski pechał prosto, to nas by tutaj dzisiaj nie było. Pan by dalej leżał na górce. Spał. A no tak. Królewicz dalej by spał. No. Feno, chodź do nas, nie bój się, chodź. Miałem jakieś zakłócenia na dynksie. Tak? Powiem wam szczerze, że te czepki to był zajebisty pomysł, ale jest mi trochę ciepło w głowę. Nie wiem jak wam. To dlatego, że nas atakują, już wiesz, antenami i się podgrzewa mózg po prostu, wiesz? W ogóle z daleka wyglądasz, jakbyś miał blond włosy, wiesz? W tym miejscu kończy się nawierzchnia utwardzona. Feno, jest coś w tym znaku? Mój radar dostaje tutaj jebla. Mam tutaj wsadzony w plecach miernik pola elektromagnetycznego, który jest włączony, mam nadzieję, nadal. Ty. O. Słyszycie? Jak się przykłada telefon, jeżeli wejdziemy w jakieś pole siłowe, automatycznie zacznie pikać i nas ostrzeże. To jest taki licznik Geigera na kosmitów po prostu i pola siłowe. Proszę Państwa, to jest ten las. Jesteśmy w emilcińskim lesie. W lesie, przez który wozem w środę, deszczową i chłodną, 10 maja 1978 roku jechał Jan Wolski. Jest tak troszeczkę mrocznie. Fajnie. Albo to przez te okulary przeciwsłoneczne. Zdejmę. Nie, no już nie jest tak mrocznie. I tu ślady po kołach są jeszcze świeże. Tak? Wóz? Trop jest świeży. Jakby jechał 44-letni. Jakby jechała tędy pawózeczka. Z Olchy. Wyjmę uszy sobie na wierzch, bo nie słyszę, co mówicie. Tu po lewej stronie mamy jakiś sad. Jan Wolski, jak tutaj przyjeżdżał, tego sadu tu jeszcze nie było. Czapka mnie uwiera, ale korek nie. No nie komary, korek nie. Nie czuję go. Bo jak się idzie tyłem, to się nawet bardziej układa tam, jak tak, się idzie, nie? Tak. Ale ja na przodem też jest git. W ogóle go nie czuję. Nie wiem, czy on tam jeszcze jest. Dzień jak co dzień. Ale jest kurwa komarów. No jest ich trochę. A kosmitów brak. Śmieszne jest to, że przygotowaliśmy się na starcie z obcymi. Mamy zabezpieczenie analne, mamy zabezpieczenie na głowach, a na komary nie wpadliśmy, żeby coś kurwa wziąć. No bo fokusujesz się tylko na jednym wrogu, no nie? Właśnie, to jest tylko kwestia siły woli w zasadzie. Ale tną jak pojebane, no. No myślicie? Jeżeli UFO gryzie tak jak te komary, to ja się zaczynam bać. Ciekawe, czy komary gryzą tak samo UFO. A wolelibyście spotkać 100 komarów wielkości UFO, czy 100 UFO wielkości komarów? 100 UFO wielkości komarów. Nie. Poczekajcie, poszliśmy... Ta! Źle poszliśmy? Źle poszliśmy, no. Dobra, musimy wrócić, ej, chodźcie, to źle poszliśmy. O. Zajebiście. Kurwa, to jest przejebane, co się dzieje. Niestety. Właśnie tak myślałem, że źle idziemy, bo tak trochę mniej komarów tutaj jest. I powinniśmy skręcić w lewo za tym sadem, którym byliśmy przed chwilą. Zaczyna się dziać niedobrze. Nie no, powiem wam szczerze, że dużo rzeczy różnych w życiu widziałem, ale takiego komarowiska jeszcze nie widziałem. Tą drogą też doszlibyśmy do celu, ale Jan Wolski tą drogą nie jechał, a my musimy iść po jego śladach. I naprawdę zaaferowany tym, że jestem w tym lesie, nie patrzyłem na oznaczenia, których tutaj nie ma. Bo ja uważam, że jak są ścieżki przyrodnicze i tak dalej, to tu powinna być ścieżka imienia Jana Wolskiego. I powinny być figury kosmitów i tak dalej. To zajebiste by było. Tak. Ała, kurde. Ludzie, co się stało? Zaatakowałem się sam. Ludzie by przyjeżdżali i doświadczali, jaki my doświadczamy, tak? Kurwa, ile za nami leci, nie? Kurwa, no patrz mi lewo kujaczara. Przynajmniej no. Ktoś ma gorzej, kurwa. Bo nie może się ogarniać. Ruszaj rękoma tak, Piotrek, bo się zjedzą. Nie mogę, kurwa. Nie możesz. Feno, nigdy w życiu nie był w lesie.
i jest zaskoczony, że gryzą komary. Strasznie gryzą. Strasznie mnie to rozprasza od z mojego zadania. Nie mogę poprawnie pracować, moje pomiary są niewiarygodnie miarodajne. A! Au! Budowa! Komar w lesie, au! Docieramy do miejsca, w którym mieliśmy skręcić. To jest kurwa tam? To jest tu. Ała! Tu w prawo teraz skręcamy. A, przez ten sad idziemy, no. Tu wtedy szła droga polna. Kurwa, tam może będzie ich mniej trochę. Tędy Jan Wolski jechał. O kurde. Pięknie. Musimy się nasmarować fekaliami. O. Zaraz, zaraz. Jakiś obiekt. Tu może resztki kombinezonu czarnego. Mój świrograf świruje pawiona. Ej, możemy zjeść takie jabłuszko? Możemy. A, pokrzywy, kurde. Papierówki to są. Papierówki. Dawaj. O, dwie wziąłem. Myślisz, że dobra? Szurwałam. A moja z gównem, to tak, to chcę jedną. Dostałem jabłko z gównem. Niemożliwe. To wyraz sympatii. Piotr. Co tam? Ale pyszna. Pokaż. O chuj. Ja. O malinki. Ale kwaśna papierówa. No chuj. Ale dobre, ale... Wiecie, ile to kosztuje warzywniaku? Jeżyny są dobre. Są wilcze jagody. Tylko wyszliśmy z lasu. Tego olchowego, podmokłego i automatycznie natchnęło. Stężenie komara na metr kwadratowy zmalało. Widzowie Palhajs TV wiedzą skąd ksywa Bones, ale nie wiedzą skąd ksywa Feno. Tak? Tak. Wiecie czy nie wiecie? Wiecie skąd ksywa Feno? Zapraszam, teraz taka plansza wjeżdża. Skąd ksywa Feno? Jak byłem mały... Poczekaj! Nie? Ja wiem lepiej. Byłem na takich... Są dwie wersje. Najpierw wersja moja. Przyjechał Feno z mamą do lasu i podchodzi do jeżyn. I... Sięgaj. A mama mówi... Fe! A! No. A ja mówię, no... A no ta. A teraz opowiedz, jaka jest twoja wersja, bo dobra. Pewnie nieprawidłowa. Zapraszam na planszę, skąd ksywa Feno, wersja alternatywna. Moja wersja jest taka, że przyjechałem kiedyś z mamą do tego lasu. Nie skłamałbym, gdybym mówił, że pamiętam te czasy, bo byłem wtedy małoletnim knypkiem. I podchodzę tutaj z mamą. I okazało się, że tu w lesie obok, pokaż tam, Janczarku, jak możesz, tam, no, w tym lesie tu obok, tam odbywa się jakieś mistrzostwa MMA się odbywały. No i wszedłem na ring i wszyscy zaczęli krzyczeć bonus, bonus. I tak to właśnie było. Piotrek? Michał, ten, Michał. Jak masz na imię? Franek. Artur. Naprawdę? Tak. Żartur. Żartur Barbachem. Grupa Krwi Zero. Szwadron czarnych orów. Fajnie, kurwa. Przyjechaliśmy, opierdalamy komuś, kurwa, ogródek. Tu jeżyny. Tu maliny. Wiemy, czemu Janusz Wolski tędy jechał. No. Dzień dobry. Pozdrawiamy. A Jana Wolskiego pani znała? Nie. Tak? To druga działka. Tak? I pani wierzy w tę historię o kosmitach, czy pani nie wierzy? Jestem katoliczka. No może i co jest na innej planecie, tylko to jest... Ale gadają, że Jan Wolski to taki prawdomówny człowiek był. Tak, i mogło coś być. Pani powiedziała nam, że jesteśmy na dobrej trasie. To właśnie tędy Jan Wolski podążał swoim wozem, ale niestety no, minęły 44 lata i droga zarasta. Ciekawe, czy zauważyła, co mamy na głowach, bo tak bezrefleksyjnie do tego podeszła. Myślę, że oni są tu tak przyzwyczajeni chyba do tego, że to już ich nic nie dziwi. Chyba. Powoli się zbliżamy. Tędy. Kurwa, za dużo widziałem tych odcinków. Jakie piękne miejsce! O! Jestem tu zjadowcą. Tak, jakie lilie. Nenufary. O kurczę. Strasburg, jak gdyby ale... był, to by się nużał. Chodźcie. Ale ładnie. Elegancko. Jan Wolski tędy jechał. 44 lata temu. Jak wy to oglądacie, to prawdopodobnie 45. Odcinek powinien wyjść 10 maja przyszłego roku. Faktycznie, no. Nie? Ten odcinek był dostępny 10 maja 2023 roku.
dokładnie w 45. rocznicę lądowania UFO w Emilcinie. Ale tylko dla naszych patronów. Reszta internetu mogła cieszyć się tym epizodem dopiero od piątku 12 maja. Jeżeli chcesz oglądać odcinki Palhajs TV wcześniej niż reszta internetu, zostań naszym patronem. Nie czuć kosmitów. Jan Wolski jechał tą drogą już dużo wcześniej, skręcił w prawo. To zarosło i tej drogi tutaj już nie ma. Próbujemy gdzieś się tutaj przebić, żeby odnaleźć trasę, którą jechał, ale jak widzicie, jest coraz gorzej. O nie, no tutaj to już na pewno nie. A to nie jest ta polana? Nie, ona jest tam. Zaraz za tym lasem. Proszę Państwa, niestety doszliśmy do momentu, w którym musimy zawrócić i jednak wrócić na drogę komarową i tam jak była odbitka w lewo, tamtędy pójść. O Boże, czyli tam gdzie byliśmy? Tam gdzie byliśmy musimy wrócić. Exactly. Mapy kartograficzne stworzone przez naukowców, wybitnych naukowców, wskazują na inną trasę, ale niestety nikt nie uwzględnił tego, że nikt. Ja nie uwzględniłem upływu czasu i tego, że tutaj nikt nie sprząta. I musimy teraz się cofnąć, żeby się przebić gdzieś przez las i wrócić na właściwą trasę. Ała, kurwa! Uwaga, tu jest hardkorowy krzaczek. Tutaj apel, gorący apel, gorący jak sutki Fena, apel do włodarzy Emilcina o to, żeby zadbać o trasę. To jest pomysł, który wam sprzedaję for free. Ścieżka imienia Jana Wolskiego, którędy po prostu ludzie będą mogli pójść. Ja nic za to nie chcę, poza zaproszeniem na otwarcie. O! Tak, słucham. Dzień dobry, z tej strony Natalia Borowiec. Dzień dobry. Kontaktuję się z panem ze spółki Aswanta w imieniu Fundacji Zdrowi Razem, ponieważ ma pan do odbioru zupełnie nieodpłatny, energooszczędny klimatyzator z okazji prowadzonej kampanii promocyjnej u pana w województwie. Bo oczywiście pan jest z województwa łódzkiego, zgadza się? Hejkun kejkun. Przepraszam, czy może pan powtórzyć? Hejkun kejkun. Halo, halo, bo coś tam przerwało. Słyszył mnie pan? A no weź to sobie powiedz. Bagno miał, kurde. Halo, halo, bo coś nam przerwało. Słyszy mnie pan? Halo, halo. Halo, halo, bo coś nam przerwało. Słyszy mnie pan? Po, znalazłem zaklęcie. Znalazłem zaklęcie. Próbowaliśmy się tędy przedostać, ale tu pozarastane. Tam dalej tak samo będzie? Jeszcze gorzej. A no, to do miejsca lądowania da się jakoś dotrzeć? No, jak żeście szły, to trzeba było zaraz na górce, jak te pluski są, przejść i przez te chaty, ja na to. A tędy nie będzie lepiej? Nie będzie? No dawaj maczeta, no i go. Ale jakbyśmy poszli tu, zobacz, Patryk. Już pół. To jest tam jak widać niebo, to już jest koniec. A pokaż mi na mapie tak, żebym ja spojrzał. Pa. No pokaż. To jest tyle lasu. No. Mało. Mało, no. Tu była droga kiedyś. Gdzieś. No to idziemy. Czekaj, mam buta rozwiązanego, tylko z poprawy, dobra? Dobra. Uza, chodź, poszukamy drogi. Mamy drogę. W domu. Droga w domu. Idziemy. Żałuję, że znalazłam tę drogę, no nie? Mogę powiedzieć, że nie wiem, gdzie ona jest. Nij tę pokrzywę. Oj, tak. Feno, dawaj. Dobra, oddaj to. Dlaczego? No ty lepiej nie. No proszę. No tnij, dalej, Luiza. Posuń się. Tu jest spoko. Dobra droga, Luiza. O kurwa, jak ostra. Uważaj na nogi swoje. Chciałem znaczy. To dobry pomysł jest, Piotrek. Dobra koncepcja, słuszna. A, ja też ty. Nie. Trzeba było sobie kupić swoją maczetę. No. Lecim przez Emilcin, Emilcin. No i dobra, teraz mi się podoba. Wchodzimy w końcu na właściwą ścieżkę, kurwa. Biorę kija. O kurwa. To jest to. Zaczyna się robić tak, jak liczyłem, że będzie. Ty, no kleszcze spadają nam na głowy. Da, tu jest mniej komarów. I on tak tutaj tym koniem w prawo i w lewo. Wygląda jakby ktoś tędy jechał 40. Ej, a to nie jest ta polana? Nie. To nie jest jakieś bagnisko? Dlatego ja idę pierwszy, bo jestem najlżejszy i idziemy powoli. Ale ładnie tutaj. Robiłby przebitki. Beka. To jest bagno? Miał kurde. Tak, ale na szczęście jest susza.
44 lata temu nie było suszy. Kurwa! O nie, tutaj się zapada, Luj, zauważaj. Aj, 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 karamba. Nawet zapach jest taki torfowy. Mhm. Wiecie, co tu, czego tu będzie w chuj? Czego? Marów. Niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie ustalić, gdzie była ta droga. Prawdopodobnie gdzieś tam. Albo gdzieś tam. Las się zmienia. O kurwa! Co? Nie wiem. Coś się złego dzieje. Jan Wolski odbił od tamtego pola i jechał w tą stronę. Tam dojście było zarośnięte, ale po przejściu przez bagna, przez ten piękny las, dotarliśmy do drogi, na której... Czym zajebałeś? Nogą. Daj, podniosę cię. Wow. To on co wszystko się chwyta? Tak. W końcu, po kilkudziesięciu minutach gramolenia się przez las, dotarliśmy w miejsce, na którym rysuje się trochę droga. I wróciliśmy na szlak, którym podążał Jan Wolski. Jeżeli ktokolwiek chciałby tu przyjechać, odradzam, bo jest naprawdę grubo. Są pokrzywy, komary, kleszcze. Ale jeżeli już ktoś z was chciałby przyjechać tutaj i zjeść te jeżyny, które ja tam jadłam, to też odradzam, bo czuję. Są pokrzywy, komary, kleszcze i chuj wie co jeszcze. Tu Jan Wolski wyjechał z lasu i tą drogą, dokładnie tutaj, jechał sobie tak jak teraz. Zresztą możemy zobaczyć, że tutaj jakaś bytność miała miejsce. O, poczekaj, spokojnie. I on tu wyłonił się z tego lasu, zobaczył dwie postacie. Na oko 1,40 m, 1,50 m wysokości, pomyślał, że to harcerze. Te postacie szły z tamtej strony. Podejdźmy do miejsca, w którym ich drogi prawdopodobnie mogły się przeciąć. To jest to skrzyżowanie. Stąd podążali kosmici, których Jan Wolski omylnie wziął za harcerzy i oni poszli w tamtą stronę. Jan Wolski pojechał za nimi. I to jest droga, którą podążają wszyscy ufolodzy, jacy istnieją. Każdy jak po prostu po sznurku za Janem Wolskim. A ja mam inny pomysł. Skoro kosmici szli z tamtej strony, w tą, Jan Wolski za nimi pojechał, tak? Tak. Tak jest? Tak jest. Więc ja, zanim pójdziemy drogą Jana Wolskiego, poszedłbym jednak w przeciwnym kierunku i sprawdził, skąd przyszli kosmici. Bo my wiemy, co robił Jan Wolski, skąd wracał, po co jechał, wszystko wiemy. Ale nie wiemy, co robili tutaj przybysze z obcej planety. Możliwe, że po przejściu paru metrów natrafimy na coś, co nasunie nam jakby, jakie były intencje kosmitów, którzy pojawili się w tych emilcińskich lasach. Słuchajcie, a może podkręcimy trochę, bo na razie nic się nie dzieje. Podkręcamy? Dawaj, kaszety. Kaszeta, muzyka, filterki. I teraz automatycznie się zrobił. Pamiętaj, że nad głową... Tak. Pamiętaj. Więcej miejsca nad głową, no? Tak. Beka, że Maceteiro jest trzeci. Koniec drogi. Dotarliśmy do miejsca, z którego najprawdopodobniej przyszli kosmici. Jest tutaj polana. Możliwe, że oni tutaj lądowali. Coś robili. Lądowali tutaj w ogóle. Wiesz, tu jest miejsce, gdzie można wylądować normalnie. No ale z relacji Jana Wolskiego wiemy, że statek był tam. Oni wracali do statku. Wyczuwam tutaj potężną aurę. Teraz nasze medium, którym jest Feno, będzie tutaj za pomocą różdżki szukał, co może się tutaj znajdować. Ja zaraz chwilę wyjmuję miernik, mikrofon i będziemy starali się skontaktować z czymkolwiek, co tutaj jest. Feno bierze różdżkę i szuka. Czy coś czujesz? Artur! Z tej strony sygnał jest nieco słabszy. Tak? Muszę szukać dalej. Proszę Państwa, szukamy kosmitów. Jak się tu zmienia głos na kosmicki? Zwracamy się do obcych form, które tu bytują w lesie. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Czekaj. Czujesz coś? Artur? Czekaj, chyba coś mam.
Mój dynks pracuje coraz szybciej. Proszę Państwa. Nie potrafię go obskrąć. Wymyka się spod kontroli, już dwie ręce nie wystarczają. Ja tam nie. Pole jest coraz silniejsze! Miejcie maczetę w gotowości! Teraz spierdolę się w jakieś bagno. Ej, chyba coś znalazłem! Co? Gówno! Gówno? Gówno! Znaczy Pokaż. Wygląda jak gówno! A w czopce jest czy bez? Ty! Co to jest? Wygląda jak gówno? Co to jest? I smakuje jak gówno. Ty! Ty, ale naprawdę to jest gówno? Jeszcze świeże. Co to? Pachnie jak 44-letnie gówno kosmity. Przysiągłbym, że to nie mogła robić jedna forma. Może jednak dla bezpieczeństwa. Proszę Państwa. Stolec został oddany nieregularnie niczym symbol. Jakby się tak. Widzę to tak. Stali do siebie tak tyłem. Jeden tu, drugi tu. I synchronicznie oddali strzał. No tak. Stąd ten symbol. Udało nam się odkryć niezbity dowód na bytność kosmitów w tym rejonie. Odbytność. Odnaleźliśmy odbytność, czyli gówno. Kosmici lecieli przez wszechświat. Pędzili z prędkością, której nie jesteśmy sobie w stanie w dniu dzisiejszym wyobrazić. Aż jeden mówi: weź stań gdzieś, srać mi się chce. Zatrzymali się w krzakach, czyli na ziemi. Zesrali się tu i wtedy, kiedy po kupie wracali na statek, spotkali Jana Wolskiego. I to jest cała tajemnica. Rozwiązanie zagadki. Pobrałem próbkę. Kosmici przybyli zesrać się do Emilcina. W gówno wdepłeś tej. Ale chujnia. Tu na tej polanie oddawali kał. Pokaż potem dokładnie gdzie, w tych krzynach. Więc możemy powiedzieć, że Jan Wolski spotkał kosmitów, gdy wracali stamtąd, gdzie król chodził piechotą. I teraz idziemy trasą, którą kosmici szli jak król, który kroczył piechotą, tak? Dojdziemy do miejsca, do skrzyżowania, w którym drogi kosmitów po kupce oraz Jana Wolskiego się przecięły, tak. O. To jest to miejsce. Jan Wolski nacierał z tamtej strony i zobaczył tu kosmitów. Podążali tą drogą, którą my za chwilę pójdziemy. Ewidentnie było widać, że zwalniają, że chcą, żeby Jan Wolski ich dogonił. Ta droga prowadzi prosto do miejsca, w którym był zaparkowany statek kosmiczny. Zapraszam. Jan Wolski jechał tą drogą i coraz bardziej zbliżał się do kosmitów. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów minął ich. Oni rozeszli się po dwóch stronach drogi, a Jan Wolski tą drogą przejechał. Poczuł po chwili, że wskoczyli mu na kipę. Odwrócił się i wtedy zobaczył, że to nie są ziemianie. Zielona skóra, błony pławne między palcami. Mieli czarne kombinezony, obcisłe. No, takie obcisłe jak Fenoma dzisiaj. I Jan Wolski mówi: mam kosmitów na kipie, nie będę się awanturował, jeszcze zrobią mi krzywdę, jedziemy dalej. I jechali dalej tą drogą. Jadą, świry jadą na kipie u Jana Wolskiego. Kosmici rozmawiali w sobie tylko znanym języku. Jan Wolski nie miał zielonego pojęcia, o czym oni rozmawiają, ale kiedy na nich zerkał, doskonale rozumiał, że mówią na jego temat. Był pewien... Ała! Czekaj, ale mi się coś wbiło. Ała! Piotrek, musisz być twardy. Dawaj, przepraszam. A nie miękki. Przepraszam. Kiedy tu wyjechali na tę polanę, zauważył coś niezwykłego. Prawdopodobnie tutaj, w tym miejscu, zaparkowany był statek kosmiczny. Przypominał troszeczkę domek z takimi śrubami do dołu i unosił się na wysokości kilku metrów. Jan Wolski naprawdę był w szoku. Jeden z kosmitów gestem ręki polecił mu, żeby się zatrzymał. Jan Wolski to uczynił. Zatrzymał się w tym miejscu, podszedł z kosmitami tuż pod statek kosmiczny, który lewitował
gdzieś tutaj. I wtedy Jan Wolski zauważył, że ze statku do dołu na takich czterech linach lub drutach zwisa malutka winda unosząca się około pół metra nad ziemią. Jeden z kosmitów wsiadł na tą windę i to samo polecił Wolskiemu. Wolski był tak zmrożony, tak przerażony, tak oszołomiony tym, co się właśnie dzieje, że pomyślał, jak nie wejdę, to mnie zabiją. Będę słuchał, będę robił to, co oni chcą. I Jan Wolski tu, w tym miejscu, wskoczył na windę, która zabrała go do góry. Gdy Jan Wolski dostał się na górę, kosmici polecili mu się rozebrać, co Jan Wolski bez dyskusji uczynił. Kiedy się rozebrał, kosmici dyskutowali dosyć głośno na jego temat, dotykali go z każdej strony. Jeden z nich zaproponował mu pożywienie w postaci sopli lodu, ale Jan Wolski odmówił. Najprawdopodobniej był to obcego pochodzenia alkohol, odmówienia czego kosmici potraktowali jako nietakt. Jan Wolski zauważył też, kiedy tam stał nagi i kosmici go dotykali, że w kącie leżały ptaki, które nie były martwe, ale nie mogły się ruszać, były delikatnie sparaliżowane. Kosmici stwierdzili, że skoro Jan Wolski nie pije, to nie ma sensu się nim interesować. I zainteresowali się jego paskiem i najbardziej interesowała ich klamra od paska. Otwierali, zamykali, otwierali, zamykali, a wtedy Jan Wolski powiedział do jednego z kosmitów: powiedz pasek. A kosmita powiedział: pasek. Na co Jan Wolski powiedział: twój tata to grubasek. To totalnie obraziło kosmitów, którzy powiedzieli mu, że Jan Wolski ma iść sobie stąd. Wsadzili go na windę, zjechał w dół i w tym momencie historia się urywa, bo Jan Wolski wsiadł na wóz i odjechał w tamtą stronę do swojego domu, bo tędy szła droga. Ja myślałem, że my dzisiaj dojdziemy do domu Jana Wolskiego i go wam pokażemy, ale niestety będziemy musieli się wrócić, wsiąść w samochód, objechać cały las i wtedy wam pokażemy, gdzie Jan Wolski mieszkał, bo niestety, ale włodarze Emilcina nie dbają i trasa turystyczna imienia kosmitów jest nieprzebywalna. My przyszliśmy tutaj, wyzbieraliśmy już część kleszczy, więc już jest to troszeczkę bezpieczniej, więc apeluję za pomocą naszej kamery. Feno, zaapeluj. Zdrowie. Dziękuję. Uprasza się o poszanowanie szlaku emilcińskiego spotkania z UFO pana Jana, jak mu było? Polskiego. Czekaj, jeszcze raz tytuł. Uwaga, uwaga, mieszkańcy Emilcina! Gorąco uprasza się o zachowanie czci ścieżki, którą podążał Jan Wolski. Wolski. Lata temu, napotkawszy obcych, doniósł, jak przestało na prawdziwego obywatela. Wiedziała o tym milicja, wiedziała o tym państwo, a teraz ta ścieżka jest zapomniana. Koniec przekazu. To jest miejsce, w którym było UFO. Tu. Gdzieś, może tu, ale na tej polanie, na górze, tuż obok drzew, w powietrzu, unosił się statek kosmiczny. Jeżeli chcecie dotrzeć w to miejsce, nie podajemy wam koordynatów, nie chcemy mieć was na sumieniu. To miejsce to dżungla, to bagno, to śmierć, to kleszczowisko, komarzysko i wszystko co najgorsze, ale my jesteśmy Palhajs TV, podróżujemy w miejsca, do których wy już nie musicie. W czasie i przestrzeni. Dokładnie. Proszę państwa, teraz musi stać się zadość rytuałowi. Pomimo, że jesteśmy atakowani przez owady maści wszelakiej z każdej strony, to tu musi dojść do pikniku. Więc za chwilę będziemy jedli kanapki, które zrobimy, a nieważne. Poproszę o planszę z napisem kanapki. Warto było przyjechać. Wstać o 5 rano, żeby dotrzeć w tak magiczne miejsce. Proszę, a w czym się nie jesz? Bo na was nagrywam, a położyłem sobie bułkę na ziemi i nie jestem w stanie sięgnąć. Oddać ci bułkę? Ale odwin mi trochę, nie? Bułki też zabezpieczyłam przed kosmitami. Tak, bułki na pewno nie. Nie zostały, kurwa, zbrukane.
O, dziękuję. Poza ziemską siłą. Dziękuję bardzo. Nie pamiętam kiedy Palhajst TV wystawiło mnie na tak ciężką próbę jak dzisiaj. Ja też. Ale ból to tylko kwestia siły woli. To się nie dzieje, nie? Plecak pełen osobliwości. Auuu! Elo! Ale naprawdę, kurwa. Ekolodzy! Jak widzimy. Trochę zapikało coś znowu. Nic tutaj nie ma. Jesteśmy bezpieczni. Moglibyśmy zdjąć czepki. Ludzie, ale po co? Nikogo nie ma. Lepiej mieć pewność na pewno. Wracamy do samochodu. I z auta. Flangeruje. Pika, stary, pika. Czekaj, coś słychać. Eksplodujesz, stary. Emilcinie! Stary, to się zapętliło na zawsze. To jest kurwa jakieś szaleństwo. Się zbliżamy do tego gówna, nie? Im bliżej jesteśmy gówna, tym czujnik bardziej atakuje. Uspokoił się. Jakbym nie usłyszało. Wiesz, co jest w krzakach? Wiem. Co? Gówno? Gówno! Idziemy. Wcale nie wymyśliłbyś tego. Nasty. Słuchajcie, to nie jest powtórzone postprodukcji. Może wyłączymy ten mikrofon po prostu, żeby tak nie robił. Nie wiem. To nie będziesz wiedzieć, czy coś się dzieje obok ciebie. Cisza. O. Po prostu mikrofon, który mamy w środku w plecaku, jest włączony. Sprzężenie wzrotne. Ale... Już. Ale czujnik jest nadal włączony. Psim swędem dotarliśmy w końcu do skraju lasu. Wychodzimy. Nigdy w życiu nie byłem tak pogryziony przez komary jak dzisiaj. I sądzę, że każdy to powtórzy. Tak. No to wiadomo, bo nigdy nie był w lesie, nie? Co jest z tobą, kolego? Jakiś owad mi się wdzopał w czopkę. Wymyśliłem dis na komarzyska. Ps, 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 pryskaj. Dis na komarzyska. A! Ps, 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 pryskaj. Ps, 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 pryskaj. Ps, 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 pryskaj. Dis na komarzyska. A! Ps, 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 pryskaj, pryskaj. Ps, 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 dis na komarzyska. Komar, komarek, kupa gówna wasze stare. Ps, ps. Wszyscy macie wtyki, ale ja tutaj nie palę. A! To było pełne poświęcenie. Jestem mega zadowolony, że nigdy więcej tu nie przyjadę. To jest, tak, kurwa... i wy naprawdę, kochani, naprawdę... Nie przyjeżdżajcie. Nie przyjeżdżajcie, naprawdę. Nie ma sensu podawać koordynatów nawet. Ale to jest hardcore, to jest kurwa, one idą za nami, one wyszły z lasu i one idą. Jestem cały podrapany, pogryziony, ale komary to nasze najmniejsze zmartwienie, bo jeszcze do tego są na pewno kleszcze. Tak. Na pewno ktoś ma. Tak. Zatęskniłem za samotnością, kurwa. Tak, przez te komary, kurwa. Co ci się tu stało? Ty, a tu to ci się stało? Patrz, kurwa. Patrz na to. Patrz, kurwa. Patrz, kurwa. Ale jest pogryziony. Ja pierdolę. A! Ale tną, co? My wyszliśmy, kurwa, z lasu, one dalej tną. One, nienawidzę ich, kurwa, całym sercem. Ja, poczekaj, to jest po prostu... Takie mokre, chomo, na łapę z bąblami. Dawaj, Piotr, bądź twardy, nie wiem, już jest niedaleko. Już chcę, nie jestem twardy, tylko chciałem je zabić chociaż. Dawaj. Myślałem, że jak wyjdziemy z lasu, tam trochę odpuszczą. I nic chuja. W ogóle, kurwa. Chmara leci za nami, nie? Nie wiedziałem, na co się pisze, kurwa. No, jest grubo. Czuję niedokrwistość, nie? Wypiły tyle. Ej, mam takiego centralnie na czole bąbla, jak bindi hinduska tutaj, nie? Trendowaty, jak chłop, kurwa, z tego, z wzgórza Majorki. A ty zdjąłeś już? No to zdjąłeś. Tutaj ich zasięg już nie sięga. Ale następnym razem bez kitu powinniśmy w całych takich strojach foliowych.
No jak następnym razem? Ja nie chcę tu nigdy kurwa wracać już. Ja też, ale nie jeśli ktoś by chciał, to totalnie kurwa załóżmy kombinezon. Nie polecamy, ale nie polecamy. W ogóle. Nie ma sensu. Jak dobrze być tutaj. O, jak dobrze być. Tutaj już nie, za daleko od lasu. Co wymyśliłem. I kurwa tyle lat do tego Emilcina nie jechałem, a trzeba było od razu pojechać, jak się dowiedziałem, to te krzaki byłyby mniejsze i komary mniej upasione. Kurwa, jeszcze mnie gryzł jeden. Mówię tak, a daleko nie jedziemy, tam parę kilometrów, tu się przejdziemy lasem, pa pa pa, bek, 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 tutaj różka, szmery, bajery, ale dostaliśmy taki wpierdol ajurwedyjski na grubo. Podjedziemy do domu Jana Wolskiego, tam się skończyła trasa, którą jechał wozem i proszę Państwa, widzimy się pod chatą. W tle widzicie dom Jana Wolskiego. To tu, dokładnie tu, Jan Wolski wrócił po spotkaniu z kosmitami w lesie. Wyjechał gdzieś mniej więcej tutaj. Teraz wszystko jest zarośnięte, ale kiedy Jan Wolski żył, to dbał o swoją działkę, dbał o swoją drogę i tu normalnie był przejazd. Jan Wolski tu wyjechał wozem i tam do tego domu zajechał. Ale zanim tam pójdziemy, pokażemy Wam bąbla, który jest większy niż Boksdel. Pokaż. Kurwa, jaki wielki, jaki, pokaż, na porównanie trzeba tak, to dać. Ja go wycisnę. Na paliskę dla porównania. Au! 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 Kurwa mać, co mi się dzieje? I teraz, proszę Państwa, wchodzimy na posesję Jana Wolskiego. Pokazuję, tutaj, nie, tak widzisz? 0,27, 0,26, 0,29, 30, ale 34, 30. Patrz, patrz, jak rośnie. Widzisz? Nie widzę. That's what she said. Uważajcie na gwoździe. Zaczynam się cykać. A, tak myślałem. Tu jest siatka, dalej się nie wejdzie. Ale Piotrek, pokaż. Tu mieszkał Jan Wolski. Po tych schodach wchodził po tym, jak spotkał kosmitów. Najprawdopodobniej w tamtej stodole zostawił wóz. Dam se fena rękę uciąć, że koń spał w tamtym budynku. Tak? Tak jest. Wszędzie azbest, kurwa. Dlaczego? No tam azbest, tam azbest, tam azbest. Do 2032 roku. O, o. Na wzmiankę o azbest. Zrobiłem tak. Upewnij się, że twoja czapka jest szczelnie założona. Bujanie! W tym miejscu. Rozumiem. Musimy się wprowadzić w kołys. Mhm. Łudziłem cię, że damy radę wejść na posesję Jana Wolskiego. Dalibyśmy. Ale jednak nie dalibyśmy bez dewastacji. Wiem. A Pacha STV nie dewastuje niczego poza własnymi organizmami. To był ciężki dzień. Nadal jest. Miernik świruje. Uspokój się. Uspokój się. Proszę Państwa. To tędy jechał? Tak. O! Jest droga. Chodźmy kawałek. To jest droga, którą Jan Wolski jechał. Proszę zobaczyć. Tu wyjechał i prosto na posesję. To właśnie na tej drodze spotkał dwóch kosmitów, którzy wsiedli na jego wóz, a resztę historii doskonale znacie. Dwóch, kurwa? No, dwóch było. A przecież były trzy boby w lesie. Gówna w sensie, że. Ty, faktycznie. Trzy. Były trzy gówna. No? To jak dwóch, jak trzech. Czyli że co, że tam jeszcze był trzeci? No ale no to jak wsiadł z nim dwóch, to co jest z tym trzecim? To on tu nadal jest. Po 40 latach, kurwa? To jest taki kurwa wielki już teraz, bo urósł, kurwa. I to gówno dalej tam leży. No nie no, jeżeli gówno dalej leży, no to ten no to on raczej też żyje, nie? Może powinniśmy się zaczaić na niego. To co, w nocy tu jeszcze wracamy? Nie no, pojebało was, kurwa. Pojedziemy na Airbnb, odbierzemy chatę, zjemy kolację. Jak się ściemi, przyjedziemy po zmroku, czujniki lepiej działają. Jesteś pojebany. Nie? Ale w nocy komary się... śpią, w nocy nie będą nas tak gryzły. Komary śpią, nie? Puścimy im, hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las i po dobranocce pójdą spać. No tak. Jesteście podupceni. Przebijamy się, proszę Państwa, to jest niespodziewany zwrot wydarzeń. Feno. Drogą dedukcji. Sami kurwa, uspokój się. Drogą dedukcji. W tym samochodzie było coś. Chyba coś było. Naprawdę, to był ten samochód zapikał, no. Jesteśmy w Emilcinie i tu naprawdę nie ma noclegu. Najbliżej, jak dał... Zbliża się coś? No, mierz go, mierz go, mierz go. Dobra, ten był czysty. Tamten był czysty. Ten tamten zielony miał. Peugeot. Proszę Państwa, jesteśmy w Emilcinie i... To nie ja. I tu w Emilcinie jest kiepsko w okolicy z noclegami, więc śpimy aż
w Kazimierzu Dolnym. Wstyd się przyznać, ale ja nigdy w tym mieście nie byłem. Ja byłem. To nie wiesz? Ja. Byłeś w Kazimierzu Dolnym kiedyś? Gdzieś, no może kiedyś. Siadamy do samochodu i jedziemy do Kazimierza Dolnego na Airbnb, w którym mieszkamy. Odbieramy Airbnb, tam weźmiemy szybki shower i plan był taki, że podbijamy Kazimierz. Kazimierz by night, rozbijamy się po klubach i burdelach. Ale Feno dobrze wyczaił, kupy były trzy, musimy to zbadać, wracamy szukać trzeciego kosmity. Więc proszę Państwa, jedziemy, myjemy się, jemy i wracamy do lasu. Feno może sam sobie dziękować. Będ. Nie za co. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Palhajs TV Crips. Znajdujemy się w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Krakowskiej 67 i dzisiaj w tym przepięknym domku będziemy spać. Zapraszam do środka. I proszę Państwa, jesteśmy w domku na drzewie. Zobaczmy, jak wysoko się znajdujemy. Piotrek, pokaż. O matko. Jest wysoko? Bardzo wysoko. No, dokładnie, ale nie przedłużajmy. Wejdźmy do środka. Tu jest nasz trap house. Tu jest moja żona, która robi się na bóstwo. Nie muszę się robić na bóstwo. Ej, ej, ej. Aj, aj, aj. Tu jest łazienka. Toaleta. Zmywarka. I tu, proszę Państwa, jest nasz trap house. Tutaj jest kuchnia. Gdybyśmy chcieli przygotować jakiekolwiek dania, to właśnie w tym miejscu można to zrobić. Tutaj jest salon. Tu, w tym miejscu, na tych kanapach będzie spał Piotr Janczar oraz Feno. Tutaj, w tym miejscu ja będę zgrywał, ponieważ tu jest nasz laptop Concept D7 Azel, na którym będziemy dzisiaj zgrywać wrażliwe dane, które znajdują się na kartach pamięci, które posiadamy. Następnie z tego laptopa będę puszczał muzykę. Ale zobaczmy, tutaj... O, kabel, jeszcze bardziej kabel, uwaga. Tak to jest, laptopy jeszcze wymagają prądu. Tu jest nasz przyjaciel, Feno. Ale masz fajne klapki. To są, kurwa, skyl klapki. Powiedziałem mojej mamie, mamo, jeśli gdziekolwiek namierzysz takie, znajdź. Piotrek, pokaż, jak tu jest wysoko. O, panie. Nie? Jakby skoczył, to by się zabił. Zobaczmy, gdzie ja i Luisa będziemy spać. Matko, to jest dopiero wysoka. To też nie jest alkohol friendly, ale trudno. Ja z Luisą spać będziemy tu. Au! Ała. Grubo, nie? Myślałem, że będziemy mieć więcej prywatności z Janczarem. Nie, bo ja będę z góry zawsze mógł na was nacierać, jak pająk spuszczający się... Spuszczający. No, po prostu. I musisz rano tak... Wow! Au! Wow! I to jest dobry znak, że powinniśmy po prostu już dać sobie spokój. W końcu Feno jest umyty, nie? To jest naprawdę sukces duży. Bo jak przyjechaliśmy dzisiaj po niego rano, to nie zdążył. No nie zdążyłem. Ale fakt faktem, byliśmy wcześniej. Fakt faktem, zbyt wcześniej. No. Na to, żeby się umył człowiek jak człowiek. Uwaga, uwaga, uwaga. O, kocie łby. Miau, 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 miau. Powinno tak być, jak siedzisz i go wszystkim miauczą, nie? To każda kostka. Gdyby nie Feno, który drogą dedukcji, od razu widać, że u Sariusa w ekipie łebskie chłopy biegają. Sariusz, pozdrawiamy. Bardzo dużo ciekawych rzeczy o tobie tutaj Feno opowiadał dzisiaj. Od razu wiadomo, że jesteś super koleś i zapraszamy cię za rok, 10 maja na obchody. Tu daję Milcina. Będziemy biegali po krzakach, nagramy jakiś klip. Nie wiem, Sariusz, kurwa, mega mordę, pojechałby w chuj, nie? Stary, po tym, co dzisiaj przeżyłem, to kurwa, wolałbym chyba się z Wrzoskiem napierdalać, z tymi komarami wszystkimi, kurwa. A wiecie, że za tym ćwierćwałkiem jest Wisła? Kazimierz. Nie, to jest półwałek. Tam jest taki Kazimierz. To jest półwałek, bo to jest wał. Ale wał to jest taki, nie? No. A jak jest tylko tak, to jest półwał. Tak. A ja najbardziej, to jest jedno z moich ulubionych słów, ćwierćwałki. To jest tak, jebiesz ziomka, ale małą łyżką. Ćwierćwałek to się nazywa, nie? No, czyli tak skubiesz. I gdyby nie twoja dedukcja wrodzona, którą posiadasz i wynalezienie, że trzy kupy potrzebują trzy dupy... Stary... Byśmy nie musieli tam wracać, byłby dzisiaj, wiesz, Kazimierz Dolny by night. Ale to by było takie proste, stary. Powiedz mi, stroją mi te okulary, ja kupiłem w 2019 roku. Zajebiste. W Tajlandii. Wyglądałem, jakby się kupił w 2002. O śniadaniu tylko i o kanapce dzisiaj jestem. Tak. Bardzo mało pokarmu, jak na mnie. Jak na takiego konia. Naprawdę nie jeszcze wiem. W życiowej formie do tego, nie? Ale życióweczka jest, nie? O dziwo, pomimo tego, że jesteśmy z Feną, pokaż go. Wpuścili nas do restauracji Akuku i właśnie zaczynamy jeść zupki. Ja jem chłodnik z buraków. Ja sobie zamówiłam kapuśniaczek.
Kapuśniak mamy, chłodnik mamy i smakuje drogi jak taka, w sumie jak taka młoda kapusta w sosie pomidorowym. I najważniejsze, że wszystkich dań na świecie, czyli tatar, na szczęście wszyscy lubią. I proszę Państwa, tatarek i jedziemy znowu do lasu. Doszliśmy do restauracji Akuku, polecam, naprawdę bardzo dobry tatar. I mieliśmy iść na rynek, ale Feno tam poleciał po fajki i powiedział, że na rynek jest do dołu, jak będziemy wracać, to będzie pod górę. Stwierdziliśmy, że nam się nie chce iść, bo my przyjechaliśmy tutaj szukać kosmitów, a nie rynki oglądać. I chodzić pod górę. Przybijam się, że przyjadę kiedyś do Kazimierza Dolnego, ale nie z kamerą, tylko tak turystycznie zabiorę moją cudowną żonę i to tu pochodzimy, bo ładnie jest, naprawdę podoba mi się, jest na grubo. Ale dzisiaj najważniejsze są kosmici. Gdyby nie Feno i jego dociekliwy nos antyhypowy, to byśmy teraz chodzili po rynku. Tam jest Werniks, dwie studnie, Góra Trzech Krzyży, bulwary. No jest wszystko. Nasi widzowie sobie pomyślą, poszli zwiedzać, włazić po rynku z dupy. Ale teraz pojadą znowu, wejdą do jaskini komara, nie? To kurwa, do najgorszego miejsca na ziemi, nie? Tak. Kurwa, drugi do Mekki raz. Komarów. Do po prostu piekła pełnego pokrzyw, ostów czy osetów, nie wiem jak się odmienia. Po pierwszym doświadczeniu powiedziałem, że nigdy więcej jedziemy tam kurwa po tak. 3 godzinach. Tak, tak, tak. Ale to kurwa wymyśliłeś, stary. I tak to... jest z każdym moim postanowieniem, stary. A, no to u mnie bywa podobnie w miarę. Tak jak obiecaliśmy, tak robimy. Uzbrojeni w miernik pola elektromagnetycznego, uzbrojeni w kamerę noktowizyjną, w okulary skierniewicko-ajurwedyjskie, w latarki, w czepki i generalnie długie spodnie i bluzy. Proszę Państwa, to jest druga letnia ekspedycja ekipy Palhajs TV z gościnnym udziałem Felonilo w Talejny, czy jak to tam. I proszę Państwa, idziemy. Boicie się? Trochę. Jestem gotowy. O, idziemy. To jest pierwsze ujęcie Piotra Janczara kamerą z noktowizją. Z noktowizją. To jest pierwsze ujęcie na Luizę oraz Feno w kamerze z noktowizją. Jesteście strasznie wyjarani, bo tu nie jest ciemno, nie? Ale proszę Państwa, czuję się jak na planie Blair Witch Project. Gówna były 3, tak. A kosmity na statek wróciły 2. A szyny były złe. To oznacza, że albo dwóch kosmitów zrobiło 3 popki, bo jednemu chciało się bardziej niż mniej, albo oznacza to, że kosmitów było 3. Jeden z nich został porzucony na naszej planecie i od 44 lat może błąkać się po emilicińskich lasach. Czy to prawda? Nie wiem. Ale kiedy można się tego dowiedzieć? Jak nie w nocy? To oczywiste, nie? Nikogo, absolutnie nikogo do tego nie zachęcamy, dlatego nie wyświetlamy koordynatów, nie pokazujemy, gdzie jesteśmy. Jak to się... Znaczy, kurwa, to łatwo. Ty, kurwa, znaleźć, wyglądasz tak, jakbyś miał blond włosy, w tym ja nie mogę cały czas, kurwa. Ja tak kisnę od tego, nie? Brad Pitt idzie przede mną, nie? Proszę Państwa, doszliśmy do miejsca, w którym kończy się asfalt. Na szczęście wiemy już doskonale, którędy iść. Trochę w prawo, trochę w lewo, trochę w lewo, trochę w prawo i dojdziemy tam, gdzie będziemy. O kurwa. Normalnie jak bym sobie, nie wiem. W pokoju dużym chodził. Ale jest widno, co chłopaki? Tak. I dziewczyny? O. Tropy są nadal świeże. O kurwa, a. Ten tam taki kurwa ten biały blask człowiek się pojawił. Może z mniejszą mocą z tyłu świecić, Marcin. Tak? Z minimalną, jak w tamtą stronę. No, żeby starczyło nam tej baterii, nie? No, jest dużo bardziej creepy. Patrz, te papierówki wyglądają tak mrocznie na chuja. W tych okularach skierniewicko-ajurwedyjskich wszystko wydaje się 2 razy straszniejsze. Tak? A miało być odwrotnie. Pierwsze niepokojące zjawisko. To jest płyta matka molesty. Skandalu molestii. Dokładnie. To, proszę Państwa, na tym kiju, na tym sznurku, dynda, kręgosłup moralny polskiej ulicy. Skandal molesta. Pozdrawiam serdecznie wszystkich członków ekipy, byłych, obecnych oraz przyszłych. Piękne pole malinowe. Ale grubo. Ale zajebiście grubo. Widać ten strumień światła. No. O! A! Pierwsze obrażenia! Ale w ogóle komarów chyba nie ma, nie? Tak. Ale bym się śmiał, jakby to było na czujki ruchu i zaraz pały. Proszę Państwa, jesteśmy teraz. Ja robię takie ujęcie, jak obserwował ktoś. Tutaj ta sympatyczna pani hoduje swoje maliny. Pani się nie obrazi na pewno na mnie.
Jedną taką. Dobre. Zależy, że mi dajesz? No, o kurwa. Jest git? Dziękuję. No taka minimalnie mogła być bardziej dojrzała. Jeszcze trochę, nie? Ale dobra, no. Nigdy w życiu nie byłem na tak dużym malinowisku. Tu jest, są wilcze doły, uważaj, Luiza. Dobra. No kurwa, rzeczywiście. Nie, no trochę kurwa jestem obsrany. No i dobrze wam tak, za to wchodzenie na niski teren. Ale zobaczcie, jak daleko te maliny się ciągną, nie? Żebyśmy my z tego lasu malin wyszli jakoś. O, dotarliśmy. Tak. Ostry, jak tu jest ładnie. To jest to bajoro, co wtedy. Tak, ale jak ładnie, jak się tak odbija od wody. Jeśli to jest bajoro, jak wtedy, to powinno nam nadać takich samych sił, jak bajoro wtedy. No i właśnie po to tu przybyliśmy. Tak mniemałem. Teraz, odkąd mam tą szablę, czuję się jak Sir, a nie Archie Szajka. Zasiądźcie, kompani. Lepiej nie kompani. Komary zaczynają się zbliżać, wiecie? Nic nie ma tam. Podrzyjmy ryjamy. Czego ty ode mnie chcesz? Chodź. Ponoć na tafli wody. Podobno się... lepiej się niesie na wodzie. Poczekaj. Zwracam się do kosmity, który chodzi sam po lesie. Od 44 lat. Niesie się po wodzie? Niesie się w chuj. Niesie się w chuj. Halo! Jeżeli nas słyszysz, chodź, polejemy ci... Mordeczko! To samo powiedziałem, patrz jak szybciej. Tak? Gość tak w Budapeszcie powiedział i poruchał. No wiem, jestem tym gościem. Ekolodzy kurwy! Jebać. Ekolodzy kurwy! Jebać. Jeżeli w tych lasach jest jakiś kosmita, albo to już na pewno. Albo ekolog. Pewnie jak jest jeden, jeżeli w tych lasach jest jakiś ekolog, to na pewno już wie, że jesteśmy, ale tym bardziej kosmita. Nie ma nic lepszego niż kurwa na bombie do lasu. Nie ma nic lepszego niż na bombie do lasu. Powiedz Jancarowi, żeby słyszał. Powiedz. No. Nie ma nic lepszego niż na bombie do lasu. Jancar, powiedz dalej. Tak. Nie ma nic lepszego niż na bombie do lasu. A ty czemu nie powiedziałeś, że nie ma nic lepszego niż na bombie do lasu? Byś Jancar do ciebie powiedział. To chociaż się zreflektuj, w komentarzu napisz, nie ma nic lepszego niż na bombie do lasu. No bo nie ma nic lepszego niż na bombie do lasu. No i nie bądź siurem, daj łapkę w górę. Teraz niestety najmniej przyjemna część podróży, czyli przedzieranie się przez las w towarzystwie przyjaciół, oczywiście, ale... O kurwa, ała, curuk, o. Wydaje mi się, że jesteśmy blisko. Czekaj, zobaczmy tu z lewej. Ała! Aha! Parzy, nie? Prosto w oczy se wsadziłem, otwarte. Te drzewa, wysokie, pamiętają Jana Wolskiego, na pewno. Na bank. Ale to jest droga, ewidentnie widać, że to jest droga. Tu jest ścieżka. To jest ta droga, którą Jan Wolski jechał. Ścieżka prowadzi tam. Dobra, zbliżamy się. Dobra, chodźcie tutaj blisko, wszyscy chodźcie, zbierzmy się. I wyłączamy światła. Tak? Wszystkie? Mhm. Nie wiem, jak się to wyłącza. Poczekaj. Moment, zaraz. Myślę, że to jest taki, wiesz... Prawda, ale jakby... nie, to... O! Kosmito! Od 44 lat! Włóczący się po tych lasach! Chodź na Kielona! Chodź na Kielona! Wy mnie nie polewacie, a jeszcze kogoś tutaj zapraszacie? Nawet nie macie trzeciego kieliszka. Słuchaj, a co dopiero czwartego? Luisa, jak go znajdziemy, będziemy bogaci, bo na to go zabiję w siotkę, do pezakacia i na Allegro. Stary, jak on nas widzi, to on przecież widzi, że nawet nie masz kieliszka. Ale widzi, że mam maczetę. Wszystko zaczyna być niepokojące. No on tu ma szopę, moim zdaniem, sobie zrobił, no nie? Taki ten. Jest to ewidentny ślad pozaziemskiej cywilizacji.
Bo jaki człowiek byłby w stanie tak równo porąbać drewno? Żaden! Dobra, dlatego to cięcie robi wrażenie. Tu mamy uczce wołowe, tu mamy klecinę, a tutaj jest szczecina nad kleciną. Tak zwana. To jest to bagno. Ej, tam coś się świeci, tam coś się świeci. O kurwa, jest, jest! Mamy go! Pokaż. Czekaj, muszę maczetę. Muszę to z maczetą jebnąć. A nie! To puszka. Nasi tu byli. Nie ma lepszej ekipy w Emilcinie teraz. Powiem wam szczerze, że nie poznaję tej części lasu, a byliśmy tutaj. Ale nie poznaję. Czekaj, mam kompas. Totalnie nic nam to nie da. Tu i w, tu chyba, no i w lewo. Bo ta droga wygląda trochę inaczej, nie? No, zdecydowanie inaczej, bym powiedział. A nawet jakby wyglądała tak samo, to byśmy nie poznali. Ale tą drogą idzie się bardzo komfortowo, tamtą trochę mniej komfortowo się szło. Zbliżamy się teraz. O kurwa, jakie to są wilcze doły. Ale jak się odpalił. Feno, poczekaj, ej, chodź. Gdzie my teraz jesteśmy, wiesz? Co? Gdzie jesteśmy? No. Gdzie? No na drodze do kupy. Ale naprawdę? No. Na 100%. Zmierzamy teraz do miejsca, w którym kosmici zrobili kupę. W ciągu jednego obiadu stałem się ekspertem od ufologii. Jestem nieustraszony. Wy zaboisz się? Nie. No i zajebiście. Nie, ale mam czepek fojowy na głowie, to pff. Tu nie było gówno to poprzednie? Tak, ale to jest jakieś świeże gówno. O. Jeszcze nie zdążyło zastygnąć. Zapierdolisz. Kurwa, jakie kolorowe tej. Na mój cech gryfa przysiągłbym, że... Ty, ale kurwa, on się przychodzi wypróżniać cały czas to samo miejsce. Świeży trop. Spójrzcie, spójrzcie, spójrzcie. Mój dynks tutaj wariuje. Tędy idzie? Tak, spójrz, tu tak, są ślady tu krwi. Poszedł. Wiecie, jak on usiadł na ziemi dupą i przed nimi łapami, kurwa, tak szmergał, żeby się wytrzeć, kurwa. Tak, 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 ewidentnie idziemy to są objawy hemoroidy. Dawaj, dam ci 100 złotych i idziemy. Sobie, póki gówniany szlak jest świeży. Au. O. Poczekajcie. Idziemy, Piotrek? Tak. No chodźcie, kurwa. Idziemy, tak. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że on ma 40 lat, nie? Jeszcze nie ma. Znaczy nie, już jak ten odcinek wyszedł, to już ma. Słuchajcie, mam dla was złą informację. Rozładował się mikrofon? Tak. Nie porozumiemy się już z nimi. Tak. Ale kurwa, w topa tej. No to chuj, przemówimy do nich innymi argumentami. Tędy uciekał kosmita tuż po zrobieniu Boba. Tędy. Ten jak spierdolił, nie? Koło się debil, nie? Albo możemy pójść, wejść do niego pułapkę. Albo możemy go olać i się pójść stąd pizdu, nie? Gdzie on poszedł? Uciekł gdzieś, kurwa, nie? Albo poszedł się oddać tylko, nie? Feno, wychodź, bo to nie jest zabawne. O! Kupę robi, kurwa! Skontaktujcie się ze mną. Sorry, miałem telefon. Lol. Piotrek, daję 300 zł, chodźmy stąd. Ja to bym w ogóle tak... Mam takie przemyślenia, że ja bym tak chciała częściej trochę. Codziennie, nie? Wiem co. No. O, ostatnio powiedziałam Marcinowi, że powinniśmy chodzić... Najważniejsze, że w nocy kleszcze nie atakują, ani kurwa komary, bo śpią. Powiedziałam ostatnio Marcinowi, że chciałabym chodzić na takie 20-minutowe spacery codziennie. Więc tak myślę, że... Akurat jeszcze takie wieczorne? To jest miejsce, w którym kosmici mieli zahaltowany swój statek. Tutaj byliśmy dzisiaj. Tak. Ale ewidentnie tu coś szło dalej dzisiaj. Chodźcie dalej. Pokaż. Zobacz, no zobacz, patrz. Widzisz? O kurde. Patrz. To nie było tak wydeptane. Nie było. Ała! Tu też coś było, zobaczcie, widzicie? Tutaj się urywa, nie?
Może rozejrzyjmy się, czy nie ma tu też jakiegoś gówna. Wygląda to na drzewo. Całkiem ciekawe drzewo. Widzicie je w oddali? O Boże. Słuchajcie, to jest jak szukanie igły w stogu siana. Napotykamy to samo i brniemy dalej. To nie ma sensu. Masz takiegoś patyka, kurwa, w okularach ubitego. Nie no, słuchajcie, wracajmy, bo w końcu się, kurwa, zgubimy, nie? No. A weź teraz, jak pójdziemy stąd jeszcze i stąd jeszcze, weź tu wróć. Teraz jeszcze jestem w stanie tu wrócić. Tak. Nie? No. A jak pójdziemy dalej, to tu już nie wrócę. A to nie była zła ścieżka. Coś stamtąd szło tędy, tu w las. Widzę tam jakieś drzewo w oddali. Gdzie? Spójrzcie, tam. Nie widzę. Jest tam drzewo w oddali. Ja muszę się odlać, stary. Nie rozdzielamy się, kurwa, stary. Ale muszę się odlać, stary. A nie możesz przy nas? No nie, kurwa, wstydzę się, zawsze się wstydziłem przy wszystkich. Ja pierdolę. Dobra, chuj, ja idę się odlać. Co za debil, kurwa. Ej, tylko w gówno nie wdepnij tej. Dobra, chuj, ja idę się odlać. Pójdź go gdzieś, kurwa? Ja to przez to lipko to wiesz, co widzę. Połowę tego, co ty. Feno! Feno! Jak się chuj, kurwa, jebany schował, to mu, kurwa, zrobię kręcenie wora. Ale wiesz, go, im dłużej będziesz go wołać, tym, kurwa, on będzie miał z tego więcej panów. Przecież to jest, kurwa, nie będę mówił kto, nie? Wróćmy tam do tego gówna. Tak. Jak ja bym był Feno, to bym poszedł to gówno oglądać. Nie? On jest taki, kurwa, gównolub, nie? Sherlocku, ja bym szedł w tę stronę, no. Może do niego zadzwonimy po prostu. Ja nie mam do niego numeru. A w sumie to nam. Niemalże emigrujemy na obce planety, a dalej trapi nas coś takiego jak fizjologia. Nieoszukany wydnej śmierci śmiałek. O tak, chwila rozkoszy po chwilach presji. Feno! Teraz zamiast Sony będziemy wołać Fena. Tak. Ty no, kurwa, w którą stronę to było? Tu przyszliśmy? Wiesz co, ja bym szedł... A gdzie jest mech, kurwa? Zobacz, gdzie jest mech na drzewie. I ja bym szedł... Mech, kurwa, mech! W inną stronę. Ej! Ja bym szedł w inną stronę niż mech, po prostu. Najgorsze jest to, że w nocy las zawsze wygląda tak samo, nie? Znaczy, za dnia też jest dość podobny, nie? Ale w nocy to już w ogóle. O kurwa, ale księżyc świeci. Piotr, pokaż. Pokaż widzą. Widzę, widzę. To nie latarnia miejska. Ładnie świeci, nie? Zajebiście daje, no. Jest wydeptane WW? Nie. Aha. Ale dobrze idziemy. Poznaję po tym drzewie. O, jesteśmy. Feno! 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 Ostatni raz nagrywamy w nocy odcinek, nie? Ale byłby ja, jakby się schował i by nie mógł znaleźć drogi. I się zesrał. Ej, Marcin, a co zrobimy, jak go nie znajdziemy? Nic. Pojedziemy do domu. Aha. Tak. Po prostu nie wypuszczamy tego odcinka. To Piotrek, to może to już. A te 300 to oddawaj. To a może go jakoś zwabimy? Zwabić to można dzika, no to kurwa, jak... na kunę. No właśnie gówno może go zwabić. Idźmy tam do tego gówna. Chodźmy. To, a może, chodźmy. Jeszcze, może on potrzebuje... Chodźmy do gówna. Koniecznie. Może on potrzebuje jakiegoś mocniejszego wabika i powinniśmy się wszyscy zesrać, ale przecież mamy korki analne w dupie, to tak łatwo nie będzie, no. No w sumie tak. Piotrek, chodź bliżej mnie, bo się boję. No najgorsze jest to, że on pewnie siedzi i się świetnie bawi, no nie? I tam kiśnie ze śmiechu. Ale im zrobiłem pranka. To jest chyba tutaj. Tak, tak. Tu jest gdzieś to gówno po tak, lewej. Tak, tu są te brzozy, to tu jest gdzieś to gówno, nie? Tak. A nie tam? Tu. Ty. Pan, tam coś jest. To jest Fen? To jest Feno, kurwa. Weź debilu, się nie wygłupiaj, ty. Co Feno. Robię? Ej.
Co on robi? Sła kurwa, co robi, nie? Ty. Feno. Artur, ogarnij się. Na starożytnych złojach zawarte sprawdza szlaka. Najebał się. Wysokiego nie ma. To jest najlepsza odklejka, jaką widziałem po wódzie, kurwa, tej. Szyszy podzieli wrócę niż chwilę rozpadł pusty tak. Dobra, Artur, weź, wstawaj, bo jest późno. Wiecie co, może kurwa, chodźcie, nie puszczamy tego odcinka. Kurwa, na tego, na to się nikt nie czeka, nie? To nie jest, to bez sensu jest, kurwa. Nie wiem, co tu siedzi i nie zrobi kupę do usłanej śmierci. A my po prostu w ogóle skiernie biczkę, a już wejdzie. Puszczę, weź. Tych złojach za... Harta jest prawda. Czekał w szpanach. Ja cię czasem napierdolę, ale bez przesady, nie? Ej, nie marnuj papieru, mordo! Sariusz, do twoich kolegów strzelano światłem. Lepiej, nie? Lepiej, teraz mu chyba lepiej jest. Trzeba was przepraszam za ten odcinek. To tak, to nie tak miało być, nie? On mu odjebał. Nie, kurwa! Idź, zryj papier, kurwa. Ja pierdolę, ale on ma odkleje, kurwa. Chodźcie stąd, kurwa. Chodźcie. Bo chodź, nie ma, Fenuś. Nie ma sensu. Spokojnie. Chodź, zostaw go, kurwa, tak, pijcie z tej. Dobra. Ja nie chcę z nim jechać autem, daj mi spokój. Chodźcie, uciekamy, kurwa. Chodźcie, szybko, chodź. Spierdolamy stąd, pojeba na metra. Ja nie boję! Przestań! Taki duży. Chyba chodź, on woli koniak biegł. Słuchajcie, ty kurwo. Zapoję. Piotrek, weź go. No. No ale ten kurwa papier to trzeba zabrać, bo potem nie będziemy mieli pierś. Jak się komuś zachce srać w drodze do samochodu, fado kurwa, nie Piotruś, marnuj papieru. Piotrek, wyjmiesz papier? Bo tam... Uff, jaki pająk czarny. O kurwa. To był jaki pająk. Widziałeś? O kurwa. Fado, weź ten. Ja mówiłem, nie mieszać trawy z alkoholem. Czy on stoi za mną? Czy to, czy to nie jest on? Stoi za tobą, to on. O kurwa. Ale najważniejsze, że mikroport pamiętał po coś. Marcin? Marcin! Kurwa, kolejny kupi. Ty, ale wiesz, co jest za problem? Kończy mi się bateria w latarce. Przestań, kurwa! O kurwa, nie mam prądu w latarce! Moja stara nie ma prądu w latarce. Bierz ten papier, bo się zaraz zesram ze strachu i nie będę miała się w co wycierać. Piotrek, bierz ten papier. Jakie masz skarpetki? Co? O kurwa, on tu... Oddaj ten papier, kurwa! Jakie masz skarpetki? Co za koleś w ogóle? Co za koleś w ogóle? On jest jakiś przejebany, pojebany. Luisa, naprawdę. Ja, Piotrek, ja chcesz iść do ten... Chodź, po prostu pójdziemy razem, a niech oni se zostaną sami. I się całują. Oni chyba po prostu chcą zrobić jakąś frikową noc razem w lesie i nas kręcają razem. Masakra, nie? Nie wiem, ciebie Feno to bawi? Że ty się tak dziwnie zachowujesz? Pan kiedyś stanął na rzekę. Dobra, Piotrek, chodź. Piotrek, co mówi lama do lamy? Spierdalamy. No i tak właśnie idę. Na razie nie mamy Spróźnickiego. Marcin! Sonę! Głupi jesteś! Chodź. Nie no, powiem ci, Feno, że te twoje żarty... Moje to są fajne, a twoje są niefajne. Nie no, wiecie, kurwa, świrowałem byki, kurwa. Po czym? Ej, ej! Nie zdejmuj, kurwa, bo ci odetnę bałki. Nie, stary, przecież, kurwa, jest świry jak chuj. Eliska! Luiska! Nie pamiętam. Trzecie. Przestań mi zajmować ten czas. Co ty chcesz, kurwa? Stary, przecież wiesz, że ja świruję, chociaż ty, kurwa, musisz no nie, to no, wiedzieć. No nie, no ja wiem, znaczy ty... A, dawaj mu czapkę, kurwa! Sami, ej, ale przecież wy mnie tu zabraliście, kurwa, i powiedzieliście świruj, świruj. Świruj, stary, a wy świrujecie jakieś dziwne czapki. Przestań! Dobra, chuj, nieważne, nieważne,
Nie musicie ich zdejmować. Ja nie zdejmuję czapki, kurwa. To wszystko... Nie zdejmujcie czapek. Nie, nie chuja. To wszystko jest turbo głupie. A gdzie jest twoja czapka? Moja. Czap. Ej, zobaczcie, on ma ekspres rozpięty. Na znacznie tutaj w tym miejscu. A tu masz jakiś tatuaż? Ty miałeś ten tatuaż tutaj? Czuję to, jak to jest pod skórą. Weź to, kurwa, weź i stąd, kurwa, debilu jebany, kurwa. Nie, to się świruje, kurwa, chodźcie, no, dojdziemy do fury. Daj ten pokrowiec na maczetę. Daj pokrowiec na maczetę. Ale wy jesteście, ale przecież on ma maczetę. Ale daj pokrowiec na maczetę. Ale nie, no co ty świrujesz? Kurwa, ty jest tam nie dotykasz. Przecież, kurwa, Jezus, wy wkręcacie. Daj mi pokrowiec na maczetę, bo mnie jest wkręcacie sobie jakieś głupie. O, no! Będzie u ciebie spokój, bo mnie będzie. Dobra. Będzie? On ma maczetę. Marcin, możemy na chwilę tutaj ten we dwójkę pójść razem? No. Mogę zostać z wami? Nie. Weź go, kurwa, jebnij go, kurwa. Piotrek, weź go na chwilę za boj, dam ci 100 zł. Ale wy sobie wkręcacie jakieś gówno, jesteśmy w lesie, jest zimno, kurwa, pogryzły mnie, kurwa, komary do chuja i, kurwa, nie wiem, zdejmijcie jebane czapki, kurwa, bo to jest głupie, kurwa, po prostu. Ej, Marcin, ja nic nie widzę. Marcin, gdzie ty? Co? Wstań! Nie, totalnie nie chciałem. Jakaś zła dusza we mnie wsiąknęła i tu ja tego nie chcę! Przyznajcie, że to była rola Oscarowa. Dobra, serio, daj ten kurwa pokrowiec na maczetę, a ta, albo ci kurwa nie wiem, no. Idź. Dobra, no masz. Daj ten pokrowiec. Masz. Nawet ci mogę dać ten radar, nie, kurwa, nie i tak chcę, to nie działa. Nie, trzymaj. Trzymaj. Nie podchodź, kurwa, do Marcin! Zdjął czapkę! On jest zdjął czapkę! On ci zabrał czapkę? Nie. A, jak przyjemnie jest. Zabrał jej czapkę. Spierdalaj, kurwa, z tym. Ale przecież, stary, idź to jest tylko folia. Nie zdejmuj mi czapki! Nie oddawaj jej! Marcin! Mam czapkę. Mam jego czapkę. Luiza chciała mi zdjąć czapkę, kurwa. Zdjęłam ci czapkę. Ja się boję. O kurwa, ona mi zdjęła czapkę! Marcin. A po co ci ta czapka? Spierdalać, kurwa! A po co ci ta czapka? Daj czapkę. Marcin. Daj czapeczkę. Dawaj tę, kurwa, czapkę, kurwa! Serdecznie zapraszamy wszystkich w te rejony. Tu na dole wyświetlają się koordynaty, po wpisaniu których dotrzecie w miejsce, w którym właśnie my jesteśmy. Przyjaźń, wspólnota, oczarowanie, masturbacja, koniungacja, erekcja, ejakulacja i wszystkie... Kurwa, co tu się dzieje? A, jeżeli ktokolwiek z was chciałby, żeby jego cringeometr wyjebał tak, jak podczas oglądania tego odcinka, to na dole ponownie wyświetlają się koordynaty. Wpiszcie, nie bój się, a wpiszcie. A co ty będziesz taki słaby? Nie wpiszesz sobie? Wpisz sobie. I dołącz do nas. Wieczór stał się przepiękny, prawda? Ale mam esce! Wracamy teraz do samochodu. Za pomocą tego wehikułu dostaniemy się naszym legionem do Warszawy. I tam będziemy pozyskiwać nowych akolitów. Wychodzimy na główną szosę i zmierzamy do samochodu. Niestety nie udało się znaleźć kosmitów, ale mimo to jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani. Więc, proszę Państwa, odmeldowujemy się już za chwilę. Widzimy się, kurwa, w Kazimierzu Dolnym. Ej. Ej, co jest, kurwa? Nie. Co jest, kurwa? Co jest, kurwa? Ej, nie, no kurwa, co jest?
To jest na pewno to miejsce? Tak. Ja pierdolę. Zamknęłaś auto na ten kurwa klucz? No zamykałam, no jak miałam nie zamknąć? Nie no, bez tego to nie mogli... Ja pierdolę, nie wierzę w to. Zwoń na psy, Marcin, nawet nie idź tam. Ja pierdolę, kurwa, nie wierzę w to. Zwoń jak na psy. Kurwa na psy? Na gdzie? Zapali nam auto. Ja to miałam, kurwa, wszystko miałam. Klucze miałam. Nie, ale dokumenty. Dysk z nagraniami jest w chałupie, nie? Nie, to się nie dzieje, kurwa. Nie, no, ale to na pewno jest to tu. To jest na pewno to miejsce? Na 100%. Tak. O kurwa, ale jazda, ja pierdolę. Dzwoń na psy, stary, no co zrobisz, tam, kurwa? Kurwa, dzwoń na psy. A co zrobisz? No kurwa, na pewno nie na policję. Nie, no kurwa, no trzeba na psy, no to nie, mamy riznik, musimy zgłosić. No jak inaczej? No Google Maps pokazuje, że tu ja jest auto. Ja pierdolę, co? Google Maps pokazuje, że tu jest auto, że tu jest twój zaparkowany pojazd. To jest to miejsce. Tak. No, nie ale ma. Co jest, no, jedyne, kurwa, jeżeli była włączona skrzynia biegów, ten zakluczone było, to jedyne, co mogli wziąć, kurwa, wciągnąć na lewetę, nie? Tak musieli go zajebać, bo miał zablokowane koła. Nie wierzę w to po prostu, kurwa, nie wierzę w to. To jest grubo. No to jest pojebane, to kurwa, jest, w chuj! To jest taki, to kurwa, twist. To nie. Jest, kurwa, pojebane w chuj! Stary. Co się odjebało? Ej, stary, ej, wszystko bym, kurwa, uwierzył, ale nie to, że, kurwa, wrócimy i tu nie będzie samochodu, nie? No 112, nic innego nie zostaje, naprawdę, no mam liznik, muszę zgłosić, ale nawet niebak nie miał liznik. Musisz zostać jebany, no, kurwa, nigdy nie na policję. Ej, nigdy w życiu czegoś tak nie wierzę. Dobra, co mieliśmy w tym aucie jeszcze? Klucze od domu. No ja miałam klucze od domu. Torebkę, dokumenty. Ale surówka z rana jest, kurwa, w domu. Tam, w domku. No laptopa nie braliśmy. A klucze od domku masz przy sobie? Tak. Dobra, no chuj, nadzwonię na psy, no co, kurwa? Co jest, to? Kurwa, grane w ogóle? Ty, co jest, kurwa, grane? Co jest, no i dobra, kurwa, no grane? Ja muszę je... No co? Nic, no stary, dzwońcie, kurwa, ej, słuchaj! Jesteście przechujami. Cześć. Zmuda taktykal! Zmuda taktykal! Głowa w betoniarce! Ufo nam porwało. Patrz, to jest mój ryj na miniaturkę. Kurwa, zmuda taktykal is everywhere. Co, obsrałeś, kurwa, majteczki, co? Znaczy, no, ja byłem w stanie sobie to wyobrazić, że to się stało, nie? Ja byłem totalnie, kurwa, rozjebany tym, nie? A co, Luisa wiedziała? A jak? Nie, to śmieszne się było. Długo widziałeś taka? Godzinę. Zjadły ci komary? Nie, komarów nie było, mówią się popryskały. O kurwa, czuć. Repelentem. Ale nie, znaczy ja po Marcinie wyglądał jakby... Dobra, do samochodu. Marcin wyglądał jakby faktycznie ukradli, nie? Zostałem profesjonalnie sprankowany. Czekaj, ja muszę to do kamery powiedzieć, kurwa. Zostałem oficjalnie sprankowany przez Palhajs TV i kurwa TV. TV. Przez Palhajs TV. 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 Zostałem oficjalnie sprankowany przez Palhajs TV. TV. I zmuda tactical. That's right. Samochód przestawiony. Ale zaparkowałeś... Mam nadzieję, że umyłeś chociaż. Ale to jest profesjonalna reżyseria. To jest profesjonalna reżyseria, stary. Ja byłem totalnie w tym. Nie no, Marcin ja chciał mnie też skręcić, ale wiedział, że mamy zawsze w jednym pojemniczku klucze zapasowe. I wiedział, że jak tych kluczy nie będzie, to ja od razu bym zobaczyła, bo ja od razu patrzę, mówię, gdzie są klucze. Gdzie nie, są bo klucze? Ja nawet wymyśliłem, że jak zaparkujemy, to ja wezmę kluczyki, żebym nie i schował mnie za kołem. A mówię, kurwa, a jak ktoś będzie szedł, tak. Chuj, stary, ja byłem totalnie, już po psy chciałem dzwonić, stary, na taśmie jest, że chciałem się na psy rozjebać. Dzwoń na psy, Marcin, nawet nie idź tam. Jak, kurwa, na psy? Na gdzie? Dzwoń na psy, stary, no co zrobić? No trzeba. No 112, nic innego nie zostaje. No nic innego, no tak. Niesamowite to było przeżycie. Zapamiętam. Ja już sam chciałem na psy dzwonić. A czego sobie życzę w 2003, tego całego co w drugim.
Teraz, proszę Państwa, oficjalnie Pan Hajs TV wkracza na drogę prank sterową. Ale mamy to. Ale uwierzyłeś, Piotrek? Uwierzyłem. Uwierzyłeś. No nie, bo ty dobrze zagrałeś pierwszą reakcję. Dobrze, dobrze, dobrze. Bo ty też możesz mieć wyjebane w to, że ci ukrali samochód, więc wierzyłem ci 100% po prostu, nie? Taki ładunek emocjonalny, bez kitu, jaki przeżyłem podczas jednego Pal Hajs. To kurwa nie przeżyłem naprawdę przez ostatnie kurwa, nie wiem, półtora roku. Dobra, słuchajcie, jest taka akcja. Mamy samochód, jego kradnę, mamy Game Boya. Teraz jest case taki, że trzeba Pikachu pokonać pierwszego stwora, jak się jest przy samochodzie, i wtedy samochód powinien się odblokować, aby nie było, że nie gramy, więc gra włączona. Dobra, dawaj. Atak, atak, atak. Dobra. Teoretycznie powinno już być otwarte. Udało się. Kradzież na Pokemona jest najlepsza. Człowiek głupi, bo nagrywa, jak kradnie samochody, nie? Działa. Dobra, zapisz konfigurację. Fajnie. Samochód odstawiony. Idę się chować w krzoki. Mamy problem, bo jest dużo pokrzyw. Tutaj przejdziemy. Elegancko. Stamtąd mnie nie zobaczą. Ja ich tu będę widział. Ciekawe, ile będę miał kleszcze. Mógłbym się spryskałem. Już czuję, jak po mnie chodzą. Siedząc tutaj. Coś tu chodzi, kurde. Dziękuję ci bardzo. Proszę Państwa, Pal Hajs TV wkracza na polską scenę pranku. Sariusz! Jesteś następny! O kurwa! No? Pewnie zastanawiacie się, co ja tutaj robię? I do czego jestem mokry? Ale, proszę Państwa... Mokry jestem, bo się pomoczyłem. Ja nie wiem, kiedy Wy oglądacie ten odcinek. Możliwe, że jak oglądacie ten odcinek, to teledysk, który przed chwilą nagrywaliśmy, już wyszedł. A możliwe, że nie. Planowo odcinek, który dzisiaj oglądacie, ma być 10 maja 2023 roku. A klip, który przed chwilą nagrywaliśmy, 4 maja, czyli 6 dni wcześniej. Faktycznie. Takie są plany. Nie wiem, jak było, ale właśnie dlatego jestem mokry. Bo to jest taki klip, że bijemy w nim muszyjankę. Nie wiem, chodźcie, coś jeszcze to porobimy, nie? Co to jest jeszcze? Gdzie byliście? Niedaleko. Nie wiem. Tam komary są. Nie no, serio mówię teraz, bez beki. Spinamy się przez nie, jestem takim patusem. To wszystko jest udawane, tak? Tak. To jest fikcja. Tak. Jedziemy na domek i będziemy grali w Remi Bridge'a. Chodźcie. Dzień dobry Państwu. Witam w drugim dniu naszej międzygwiezdnej, pozaziemskiej przygody. Wczoraj było... Naprawdę było. Dzisiaj już jest trochę gorzej, ale i tak, jak widzimy na złączonym obrazku, nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać, że będzie. I Feno, jak się bawiłeś wczoraj, powiedz mi? Intergalaktycznie. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Polecasz wyjazdy z ekipą Pal Hajs TV? Polecam. Dla osób o mocnych nerwach i twardym uzębieniu. Ja miałem kleszcza. Janczar miał kleszcza. Ale to najprawdopodobniej jeszcze jest nie koniec, bo przecież na pewno mamy gdzieś w ubraniach jeszcze, nie? Tak. Więc możliwe, że nas jeszcze zaskoczą. We włosach. Z Janczarem. W włosach. Tak. W tym odcinku Pal Hajs TV to TV. Wszystko. TV. W tym odcinku Pal Hajs TV to TV. W tym odcinku Pal Hajs TV to wszystko. A w następnym zobaczycie... I na koniec, jak zwykle, krótkie info o naszym Patronite. Aktualnie mamy już tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Dziękuję Wam bardzo, jesteście wspaniali, cudowni. I to właśnie dzięki Wam mogą powstawać tak szalone projekty jak ten. Dziękuję Wam za to bardzo, ponieważ podczas przygotowań, nagrań oraz montażu bawiłem się kurwa świetnie i to jest jeden z moich ulubionych odcinków. I mam nadzieję, że Wy bawiliście się chociaż w połowie tak dobrze jak my. I pamiętajcie, chciałem Wam na koniec powiedzieć jeszcze taką
ważną rzecz. Kto się telepie, ten sam sobie trzepie, a ja was teraz oślepię. Hehehehe